3 minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński, dobry wieczór. Witam Państwa. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Spotykamy się po raz 1795. Nocne Światło od poniedziałku do czwartku. Spotykamy się na 2 godziny. Tuż po 23 zaczynamy nasze wieczorne debaty. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus możecie nas Państwo odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Zapraszam też naszych słuchaczy świetlików, czyli właśnie słuchaczy Nocnych Świateł, na profil facebookowy Radia Plus. Pod pierwszym postem od góry jest miejsce na Państwa komentarze, refleksje, myśli, głębsze przemyślenia dzisiaj na pewno. Też pewnie przyjdzie na to czas, jeżeli ktoś z Państwa oczywiście będzie chciał i pokusi się o to, by się zmierzyć z tym, o czym dzisiaj rozmawiać będziemy. Mianowicie o śmierci bliskiej osoby. Koniec to, czy początek nowego życia? Gościem Państwa i moim tego wieczora w Nocnych Światłach jest Anna Śmigielska, wdowa i matka trojga dzieci. Witam Cię. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Małżeństwo, no to bycie jednym ciałem. I takie zostanie nagle samemu, no to jest, ja tak sobie to wyobrażam, bo nie dotknęła mnie taka sytuacja. To jest bycie jakby po amputacji. Czy też tak to odbierasz? Myślę, że jest się nadal we dwoje. Tak czy inaczej. To jest nie tak łatwo jest zgubić część siebie. Jak to ktoś powiedział, że bycie razem dłuższy czas powoduje, że te geny się wymieniają i tak naprawdę w każdej osobie jest ta druga. I teraz pytanie, czy śmierć tej jednej powoduje śmierć fragmentu ciebie, właśnie tą amputację, czy nadal nosisz tą pamięć i tą osobę w sobie? I tak zastanawiając się nawet przed tym programem i myśląc, sama się złapałam na tym, że na przykład przejmujesz pewne, może nie tyle zwyczaje, ale chociażby muzyka. Zaczęła mi się podobać ta muzyka, którą słuchał mój mąż, a kiedyś mnie drażniła. Książki, tematy. Więc to jest takie bardzo dziwne uczucie i wielowymiarowe. Bo z jednej strony tą osobę masz, a z drugiej niby jej nie ma. No niemniej jest to przeżycie traumatyczne. To jest coś, o czym wiemy, ale nigdy nie wiemy, kiedy przyjdzie. I kiedy nas dotyka, tak jak wczoraj tutaj rozmawiałem z doktorem Pawłem Grabowskim, no może oprócz takiej sytuacji, kiedy ktoś jest terminalnie chory i właściwie no, jego stan to jest odliczanie wsteczne i wiadomo, że prędzej czy później spotka się z wiecznością. Ale nagła śmierć, nagłe odejście to jest zawsze szok. Niemniej, nawet jeżeli ktoś umiera po długiej chorobie, tak jak to było z moim tatą, i który chorował bardzo długo i coraz bardziej się oddalał od rzeczywistości, no to i dla mnie, i dla mamy, dla rodziny, no, było to przeżycie no, bardzo trudne i bolesne i gwałtowne. No, spotkanie się z kimś, kto przed chwilą jeszcze oddychał, jeszcze spojrzał, wydawało się takim przytomnym wzrokiem, a za chwilę już był zimny. Bo to jest ta nadzieja. Ta nadzieja, którą mamy na ten cud, że się wydarzy. I to, co mogę powiedzieć w moim przypadku, że człowiek wie, że widzi to, co chce widzieć, słyszy to, co chce słyszeć i właśnie żyje tą nadzieją. Mój mąż chorował przez 4 lata i to było bardzo trudne 4 lata. Wzlotów i upadków i cały czas tej niepewności. Ale za każdym razem ta nadzieja była największa, a tak nawet nie tyle nadzieja, tylko przekonanie, że będzie dobrze. Że to się uda i że ta kolejna terapia pomoże i kolejne leczenie i kolejne czekanie na wyniki, kolejne czekanie na decyzje, ale cały czas wszystko odkładaliśmy na potem.
że jak wyzdrowieję, to zrealizujemy wszystkie rzeczy, które właśnie odkładaliśmy przez czasami wiele lat. Pojedziemy tu, pojedziemy tam. Oczywiście. Kupimy, zbudujemy. Tak. Oczywiście tak, bo tak nam się wydaje, że to, co powiedziałeś wcześniej, że ta śmierć nigdy, niby wiemy, że nie wiemy kiedy ona, można przyjść w każdej chwili, ale mimo wszystko te plany mamy takie bardzo dalekosiężne. I mimo już tej sytuacji, która była na końcu i tego, że było bardzo ciężko, no to do ostatniej minuty była ta wiara, że z tego wyjdzie. Chociaż na rozum i na oczy lekarzy jakby mogło świadczyć zupełnie o czymś innym. No, ten dzień, ostatni dzień życia mojego taty, już był prawie nieprzytomny, ale wiesz co, a propos tej nadziei, no muszę to powiedzieć, bo no ja siedziałem przy tacie i go trzymałem za rękę, czytałem psalmy, poprosiłem też przyjaciół, znajomych, wspólnotę, żeby się modlili za niego. No i w gruncie rzeczy po wizycie lekarzy, pogotowia, którzy powiedzieli, no pozostaje tylko czekać, nie wiadomo ile, no to wiesz, czekaliśmy. No. Mama sobie spokojnie zrobiła kanapki w kuchni, brat przyszedł. I więc jakby wszystko się toczyło, jakby tato kona, ale wszystko się toczyło jakoś normalnie. I nagle po prostu wszyscy zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym. Będ, jedna chwila, jeden moment. Ale nadzieja, nie ukrywam, cały czas w nas była, rzeczywiście. To mówisz o bardzo, bardzo ważnej rzeczy, że to przysłowie nadzieja umiera ostatnia jest chyba, no, bardziej jej nie można doświadczyć w takim momencie. Wiesz, tak się zastanawiam, z czym to jest spowodowane, że właśnie tak chcemy, trochę tak działamy przeciwko Panu Bogu. Tak się sprzeciwiając, że my to mamy inny plan i ten plan i to nasz plan się zrealizuje. I to nasz plan, właśnie chcielibyśmy, żeby on się potoczył. Ale to, co jest chyba właśnie najtrudniejsze w tym wszystkim, to jest zaakceptować. Zaakceptować ten wybór, że właśnie ma się to wydarzyć. W taki sposób to życie ma się tak potoczyć, a nie inaczej. I moje doświadczenie też jest takie, że miałam taką dużą łaskę, że wiele osób się modliło. I to dało mi tą wielką siłę, że jeżeli to jest ten moment, to jest najlepsze, co może się wydarzyć. To jest niby takie hasło, które słyszymy wielokrotnie i powtarzamy, ale jak przychodzi właśnie ten moment, to jest niezwykła siła, która potrafi się z tym zaakceptować. A kiedy już twój mąż odszedł, kiedy zmarł, a czego wtedy potrzebowałaś? Ciszy, usunięcia się w cień, czy wręcz przeciwnie, żeby ktoś z tobą rozmawiał, był? Właśnie takie dwa skrajne stany. Usunięcie się w cień i potrzeba bycia między ludźmi. To jest zawsze dla mnie zagadka, bo z wieloma spotkałem się osobami, które przeżyły stratę bliskiej osoby i wiele mówiło rzeczy niepasujące do doświadczenia innych osób. To jest zawsze jest pewna sytuacja, wiesz, każda sytuacja, każda historia jest inna. Niestety proza życia powoduje, że to, co się dzieje dookoła, decyduje. Ilość spraw, które trzeba załatwić, i też jest to inaczej, jak masz dzieci, które pod ciebie potrzebują. I to życie po prostu musi się toczyć dalej. Musi być. Więc to jest trudne. Bo tak wracając do tematu naszej rozmowy, czy to jest koniec, czy początek? To jest i to, i to. Jest w pewien sposób zakończenie jakiejś, może nie zakończenie, tylko przeistoczenie się jakiejś historii, która musi skręcić w inną stronę. A z drugiej strony to
to życie nasze nadal się toczy. A miałaś takie poczucie, że nikt nie jest w stanie zrozumieć twojego bólu, cierpienia, twoich uczuć? Czy ty je sama próbowałaś zrozumieć? Bo w paru różnych trudnych sytuacjach miałem takie poczucie, że sam nie rozumiem swoich uczuć i miałem takie poczucie wszechwładnej wirówki w mojej głowie. Wszechwładnej dlatego, że nie wiedziałam, co robić. To właśnie to chciałam powiedzieć, że cały czas chyba jestem na tym etapie może nawet nie szukania, tylko gdzieś to cały czas trwa. Cały czas się dzieje, cały czas mi się wydaje, że on wróci. Za chwilę będzie, znaczy w ogóle jest. Cały czas jest z nami. Bo często zdarzają się takie sytuacje, kiedy trudno nie odnieść takiego wrażenia, że on jest. Tak, ta obecność, wiele takich świadectw słyszałem, że życie ze zmarłym małżonkiem, który jest bardzo blisko, to jest coś takiego bardzo realnego. Niemniej jednak ta świadomość, że to jest jednak w tym innym świecie, powoduje, że pojawia się pewnego rodzaju dysonans, problemy z emocjami. Wiele osób, z którymi rozmawiałem, mówiło mi o takim problemie z identyfikacją swojej dotychczasową tożsamością. To znaczy byli mężami, byli żonami, a teraz no jednak tutaj fizycznie na ziemi są jakby właśnie tacy oderwani od tej drugiej osoby, której im brakuje i czują się niepełni po prostu. To jakoś uderzało w ich poczucie własnej wartości, w samoocenę, w takie poczucie spełnienia. No, to, co powiedziałam wcześniej, że zawsze jest ten fragment tej drugiej osoby w tobie, więc to, co mówiliśmy o tej amputacji, o takiej nie byciu w pełni, nie w pełni siebie. Zawsze się osoby, które są ileś lat ze sobą, w pewien sposób się uzupełniają. To jeden znajomy zadał mi takie pytanie, tak się podzielił taką refleksją, mówi, wiesz, mamy w swoim towarzystwie dwie wdowy i w pewnym momencie się zorientowaliśmy, że przestaliśmy je zapraszać. No przecież one nie stały się mniej atrakcyjne tylko dlatego, że są same, ale z jakichś powodów brak tej drugiej osoby spowodował, że one są takie niepełne. Takie gdzieś, oczywiście to jest też tak, że jest takie wycofanie i na pewno najlepiej mi jest na mojej kanapie. Z najbliższymi i to jest takie, bo to jest takie moje bezpieczne miejsce. Jak przypuszczasz, skąd może się brać taki dystans? Czy to jest na przykład takie podejrzenie, że no jeżeli zaprosimy tutaj na jakieś spotkanie towarzyskie wdowę czy wdowca, to on będzie smucił, będzie wszystkim psuł humor, albo trzeba będzie go pocieszać, albo może nie wiemy, jak się do niego zwrócić, żeby go nie urazić, bo on jest jak takie jajo, które, żeby nie pękło. To, co właśnie podniosłeś, że rzeczywiście jest duży problem, jak się zachowywać w otoczeniu takiej osoby. I z taką osobą. I każdy się stara powiedzieć coś miłego, coś, a najczęściej różnie to bywa. Słodkie słodkości, takie po prostu od czapy. Tak, no mój ulubiony tekst jest, jak ty dobrze wyglądasz. Ja wtedy mówię, ulubiona odpowiedzieć, no widać mi służy. Bo co można powiedzieć na taką sytuację, bo nie wiem, czy wyglądam, się zastanawiam, czy wcześniej wyglądałam tak źle. Nie, bo może po prostu powinnaś wyglądać okropnie jako wdowa. No. Tak, tak, albo po prostu właśnie taki spłachetek ludzki, który ledwo się trzyma życia. No. Tak, więc właśnie tak się zastanawiam, ale za każdym, wiesz, to jest śmieszne, ale tak za każdym razem mam taką refleksję,
że tak mnie zaskakuje to pytanie. To pytanie, ale przecież to jest zupełnie normalne. W każdej sytuacji, normalnie w życiu, często komuś mówimy, że właśnie dobrze wygląda, czy cokolwiek innego. Ale mam taką autorefleksję, że ktoś patrzy właśnie pod tym kątem, tak, że jako wdowa to powinnam w jakiś określony sposób wyglądać, no jakoś mi to nie wychodzi widocznie. Czyli jak ty dobrze wyglądasz, w domyśle, w nawiasie, na tę sytuację, w której jesteś. Tak. Spodziewaliśmy się, że będziesz wyglądała gorzej, jako kocmołuch ostatni na przykład. Wiesz co, myślę, że to jest nawet, nie ma tej drugiej części zdania, tylko to jest bardziej takie bezrefleksyjne, żeby coś powiedzieć. Ale kiedyś znajoma do mnie mówi, raz my spotykamy się, mówi, wiesz, tyle razy miałam zadzwonić, ale ja naprawdę zupełnie nie wiem, co mam ci powiedzieć. I wiesz, i to doceniam. I to doceniam, bo to oczywiście są sytuacje są różne. Powiem ci, że ja sama pamiętam wielokrotnie, że miałam problem, co komuś powiedzieć właśnie po stracie kogoś bliskiego, czy rodzica, czy małżonka już w najtrudniejszej chyba sytuacji dziecka. Ale powiem ci, co mi dawało taką iskierkę, coś, co dawało mi takie ciepło, z czym mi było najlepiej na sercu. Jak ktoś mi pisał, przytulam cię. To takie proste. Ale to naprawdę, wiesz, było tak magiczne, że ja się rzeczywiście czułam w tym momencie, takie ciepło mnie ogarniało i czułam się przytulona. Ktoś posłał ci po prostu puchaty uścisk. Tak, tak. I chyba wiesz, o to chodzi, żeby właśnie w takich sytuacjach robić to, co ci mówi serce, a nie zachować się, jak się zachować powinno, bo nie ma takiego określenia, nie ma takiej przestrzeni, co się powinno. Bo grunt, żeby być szczerym. No tak, bo oficjalnie to kondolencje można złożyć, prawda? Po prostu. Które słowo, które nie wiadomo, co znaczy. Tak, prawda. Ja też się zastanawiam nad tym. Składam kondolencje. To tak jak składam życzenia. Tak. No właśnie, ale jakie? Tak. Anna Śmigielska dzisiaj jest z nami. Rozmawiamy o śmierci bliskiej osoby. Koniec to czy początek nowego życia. Zachęcam Państwa też do refleksji. Zapraszam na profil Radia Plus facebookowy. Pod pierwszym postem od góry jest forum wymiany myśli dla świetlików. Tam jest przestrzeń na Państwa doświadczenia, myśli, komentarze. Zapraszam. Wracamy za chwilę. Tego wieczora w Wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych rozmawiamy o śmierci bliskiej osoby. Koniec to czy początek nowego życia. Anna Śmigielska jest dzisiaj gościem Państwa i moim. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Dorian napisał, ja już 2 lata się zbieram po stracie ukochanej mamy. Nie da się tego opisać słowami, jaki to ból. Ile czasu potrzebowałaś na to, żeby móc powiedzieć, że uporządkowałaś się już z tym na tyle, że to nie jest coś, co nosisz w sercu jako taki stały ciężar. Nie wiem, jak to przeżywałeś, czy ból, czy to ukłucie, czy jakiekolwiek inne trudne uczucie, kiedy tylko pomyślałaś, no tak, mąż zmarł, jestem już sama. Nie. To musimy się spotkać, nie wiem, za rok, za 2. To wtedy może mogę ci powiedzieć. No, ale już możesz o tym mówić. To jest dużo. Nie każdy potrafi mówić o takim doświadczeniu, szczególnie publicznie. Na pewno. Już na pewno pomaga mi w tym to, co robię na co dzień, że mówię. I też wiem, ile są, jak są bardzo potrzebne słowa, jak są bardzo potrzebne słowa też innym. I wiesz co, to był też taki impuls, żeby się podzielić tym, co ja dostałam od innych ludzi. Bo to, że jak to już mówiliśmy, że tak dobrze wyglądam i w sumie normalnie funkcjonuję, bo też wiem, że nie zawsze są takie możliwości, nie zawsze ktoś jest w stanie po prostu rano wstać, pójść do pracy, zająć się innymi sprawami, wyjechać. Szukać radości dnia codziennego. To jest chyba takie najtrudniejsze. I nie mieć takiej refleksji, że ja na to nie zasługuję. A
to, gdzie ja jestem tutaj, to jest oczywiście historia spotykania ludzi. Zawsze mówiliśmy, że największe szczęście mamy do ludzi, których spotykamy na swojej drodze. I to jest prawda. I po prostu ilość przyjaciół, ilość dobrych ludzi, ilość wsparcia, którą dostawałam cały czas, ilość osoby, które ze mną były i nie były właśnie po to, że miały tak należało i co trzeba było powiedzieć, żeby nie ominąć, tak, żeby się zachować w tej sytuacji, tylko po prostu były z takiego, z serca, ze swojego serca i były. Były pod telefonem, były takie osoby, które po prostu codziennie do mnie dzwoniły i pytały się po relacje, po to, żebym ja mogła powiedzieć to, co gdzieś się wydarzyło. Mój mąż odchodził 40 dni, równo. Zaczął w dniu swoich urodzin. I to był chyba najtrudniejszy czas w moim życiu i nie chciałabym go nigdy więcej powtórzyć. Codzienne pobyty na intensywnej terapii są naprawdę czymś, co jest bardzo trudne. Takie bycie przy osobie, która jest ci bardzo bliska i taka pełna bezsilność tego, co się dzieje i wpływu, możesz się modlić, możesz dbać o tą osobę, możesz wykonywać drobne czynności, które masz nadzieję, że mu pomogą, dzięki czemu będzie czuł się też, że ktoś jest, że nie będzie czuł tej samotności. Wiesz, mam przegadane godziny z lekarzami, którzy tam pracują, którzy też się dzielili swoim doświadczeniem i pacjentów, i swoich bliskich, którzy tam byli. I to było, wiesz, niezwykle ważne. Niezwykle, w zasadzie każde słowo wypowiedziane przez kogoś było dla mnie tym kamieniem, którego mogłam się przytrzymać, tą wystającą skałą, którą mogłam się złapać w zdobywaniu się na szczyt. I dlatego miałam takie wewnętrzne przekonanie i mam, że to, o czym mówię, może pomóc tym osobom, które potrzebują tego, które nie miały tego szczęścia, nie miały takich osób, które wyciągają rękę, którą, jak mówisz, że nie dziś, to one mówią, dobrze, to za 5 minut, które przyniosą ci ciepłą zupę, które przyniosą ci prezenty na święta, które kupią ci choinkę. Po to i dlatego, że wiedzą, że ty jesteś w takim momencie, że jest ci trudno o wszystko zadbać. I to są czasami proste gesty, ale właśnie te takie gesty od serca, o tym, że ktoś o tobie myśli, żeby ci w jakiś sposób pomóc, to jest to, co daje nam siłę do życia w najtrudniejszych momentach. Nie miałaś poczucia winy, dlaczego nie pomogłam, nie zatrzymałam, nie przedłużyłam mu życia? Wiesz, wydaje mi się, że zrobiłam wszystko, co mogłam. Przynajmniej miałam taką możliwość. Pół roku wcześniej zmarł nasz przyjaciel, zmarł nagle. Zostawił żonę z dziećmi. I to doświadczenie dało mi też takie spojrzenie na swoją sytuację, że jest trudna, ale ja mam wielkie szczęście. Bo ja mogłam być przy moim mężu do samego końca. Do samego końca mogłam go trzymać za rękę. Do samego końca mogłam kontrolować sytuację, co się dzieje. I taką dawało mi tą pewną sprawczość. A wiele osób tego nie ma. To oczywiście jest trudne doświadczenie. Jak wiesz, jak sam mówiłeś, że bycie przy tej osobie, która odchodzi,
ale nie wyobrażam sobie, jak ciężko jest, kiedy tego nie masz. Jak z moim mężem było już bardzo źle i właśnie lekarz na intensywnej terapii zapytał się, czy myślałam już, żeby przyszły dzieci, żeby się mogły pożegnać. A ja oczywiście, wiedząc, znając sytuację, mówię, no ale to, że to już teraz. I on mi powiedział coś takiego. Mówi, wie pani, jak pani im nie pozwoli się pożegnać z ojcem, one nie wybaczą pani tego do końca życia. I myślę, że coś w tym jest. Że danie takiej przestrzeni, żeby z tą osobą w jakimkolwiek nie była w stanie, ale kiedy jej serce jej jeszcze bije, pobyć chociaż przez chwilę. A my jeszcze mieliśmy takie doświadczenie, że w momencie, kiedy przyszłam z dziećmi, to stan mojego męża zaczął się poprawiać. I one wychodziły z takim poczuciem, że coś idzie do góry. Gdy wyszły, ja ich odprowadziłam, wróciłam, to się okazało, że rzeczywiście mąż się uspokoił, ale wszystko zaczyna spadać. Nie po raz pierwszy okazuje się, że chorzy, czasami zupełnie nieprzytomni, takich, tacy, którzy wydaje się nie mają żadnego kontaktu z tym światem, który ich otacza, reagują na obecność i słowa, dotyk osób. Ja pamiętam tatę, kiedy już był nieprzytomny. On reagował przyspieszonym albo zwolnionym oddechem na różne rzeczy, które do niego mówiłem, temperaturą ciała. Widać było, że podobnie było z moją serdeczną przyjaciółką jeszcze od czasów licealnych, z Dorotą, którą żegnałem w Centrum Onkologii. Też widziałem, że ona reaguje, że to nie jest tak, że ja mówię do człowieka, który jest zupełnie nieczuły na to, co się dzieje koło niego. Zdarzały się takie przypadki, że osoby, które wychodziły po długim czasie z takiego stanu komy, wręcz potrafiły przytoczyć różne sytuacje, które wokół nich się działy, niektóre słowa, wydarzenia, które miały miejsce w zasięgu ich zmysłów. A przecież wydaje się, że ci ludzie w ogóle są absolutnie zamknięci w sobie, odcięci od rzeczywistości. No właśnie lekarze mówili mi zupełnie coś innego. Właśnie, że te osoby, że osoby czują, to jest też tak, że one są oczywiście wprowadzone w stan śpiączki farmakologicznej, ale to jest do pewnego poziomu. Nikt nie wie, jak bardzo, gdzie jest ten etap świadomości. Ale dokładnie to samo mówili, że ta obecność osób z zewnątrz, bliskich, jest bardzo ważna, bo te informacje, to wszystko dociera. I że takie są ich, po prostu takie są doświadczenia, takie są też rozmowy z osobami, które wybudzają się, które zdrowieją, że to nie jest taka zupełna pustka. Zdarzyło ci się mieć taką złość czy oskarżenia wobec Pana Boga, lekarzy, innych ludzi, nie wiem, zmarłego męża, że odszedł, że opuścił? A, to notorycznie. Mówię, a najczęściej jak mówię, czy mógłbyś się czymś tym zająć, bo już naprawdę przesadzasz, zostawiasz mnie ze wszystkim. A mógłbyś to czy tam, na to czy na tamto wpłynąć. I wiesz, sprawczość jego jest naprawdę czasami zaskakująca i to w takich zupełnie... Czyli działa. Tak, tak, słucha się. Słuchaj, sobie tak ma tak wyrobione... Tak ma wyrobione... To wychowałaś tak, męża. Wychowałam go na tyle dobrze, że do tej pory się słucham. Czy pocieszenie ma sens? A jeżeli tak, to jakie? Obecność ma sens.
to, co rozmawiamy w kółko, obecność ma sens, bo pocieszeniem każdy, wiesz, nawet jeżeli ktoś przeszedł podobne doświadczenia, to jednak każdy jest w innym momencie, w innej sytuacji. I wiesz, takie, często mam takie wrażenie, że takie właśnie pocieszenia, czy takie, wiesz, to jest, że mam o tym zapomnieć, że tego nie było, że jakby lekceważenie tej sytuacji to jest to, co cały czas jest w nas, że z jednej strony staramy się żyć normalnie, tak jak on by chciał, żeby to nasze życie trwało, rozwijało się, ale no nie możemy wykreślić tego, co było. Nie możemy zapomnieć i nie chcemy, i to chyba jest taki też taka kwestia, że ja mam, czuję w sobie taki obowiązek pamiętania o nim, ale też, żeby inni pamiętali, że to, że go nie ma w tej chwili tutaj, to nic nie zmienia. Czyli jesteś, można powiedzieć, strażnikiem pamięci swojego męża. Tak. Na pewno tak, chociaż pewnie jeszcze większymi są moje dzieci, w których u nich to widać o wiele silniej w relacjach ze sobą, że starają się być takimi strażnikami też tego testamentu taty, który im zostawił. A zdarzyło ci się odczuwać jakąś presję z zewnątrz, na przykład daj spokój, ile można się smucić, bądź silna, weź się w garść i tak dalej? A nie, no to oczywiście, no musisz zacząć życie od nowa. No tak, tak. I co? I jak co odpowiedzieć na takie diktum? No tak, zaczynam życie od nowa. Kiedyś na pewno zrobię porządki, chociażby w domu. Ale wiesz, to nie da się zacząć życia od nowa. To bym musiał się jeszcze raz urodzić. Ponieważ moje życie w dużej mierze składa się z życiem z moim mężem. I oczywiście, wiesz co, często sobie zadaję takie pytanie, że są ludzie, którzy nie chcą być razem. I dla nich może taka sytuacja byłaby wręcz, rozwiązywałaby jakieś pewne problemy. Ale nie wiem, nie byłam, więc nie wiem, jak one się czują. Ja takiego życia sobie nie wyobrażam, bo wiem jedno. Ja już nie spotkam takiej osoby i nie będzie obok mnie takiej osoby, z którą przeżyłam to, co przeżyłam. Przeżyliśmy wspólny trud wychowywania dzieci, wspólny trud tworzenia jednego frontu odpierającego ich ataki, różnych wspólnych trosk, radości. Z żadną inną osobą tego nie będę miała. To może być inne życie, to może być, mogą być inne sytuacje, ale na pewno to już nie będzie to samo. Tego wieczora o śmierci bliskiej osoby rozmawiamy. Koniec to czy początek nowego życia? Anna Śmigielska jest dzisiaj gościem państwa i moim w Nocnych Światłach. Na Facebooku miejsce na komentarze. Śmierć bliskiej osoby jest końcem czy początkiem nowego życia? A tym rozmawiam dzisiaj z Anną Śmigielską, gościem tego wydania Nocnych Świateł w Wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych. Facebook czeka na państwa komentarze, refleksje, myśli, pytania. Jeśli ktoś chciałby z państwa do nas napisać, to tam zapraszamy pod pierwszy post od góry na profilu Radia Plus. Tam jest forum wymiany myśli dla świetlików. Unikać za wszelką cenę poczucia bólu, czy jednak warto go przeżyć? Każdą emocję warto przeżyć. I każda emocja musi mieć miejsce, żeby zaistnieć, zafunkcjonować, bo inaczej będzie nas niszczyć od środka. Tak samo jest z bólem, tak samo są potrzebne łzy płaczu, jak i radości, i smutku, i radości. Takie jest nasze życie. Takie jest nasze życie usłane różnymi sytuacjami.
Ważne, żeby w każdej sytuacji przynajmniej szukać czegoś dobrego, czegoś pozytywnego, jakiegoś elementu, który, żeby nie podchodzić, że no już jesteśmy przegrani. Psychologowie twierdzą, no i ma to jakieś uzasadnienie, przyglądając się życiu mogę to powiedzieć, że żałoba ma 5 takich zasadniczych etapów. Zaprzeczanie, złość, targowanie się, przygnębienie, czasami kończące się depresją, no ale na końcu jest akceptacja. Jak ty przeżyłaś ten proces żałoby? Czy czujesz, że jesteś w stanie się umiejscowić jakoś w którymś z tych miejsc? Jako przeżywam etapów? Przeżywam cały czas, ale rzeczywiście takie etapy są, ale myślę, że to nie są takie etapy ciągłe, że przez pierwsze 6 miesięcy to jest to, przez kolejne 4, tylko to jest taka sinusoida, która gdzieś nas stawia w tym życiu i w tym momencie. Bo też mamy wiele wspomnień, wiele czynników, wiele impulsów, które gdzieś nas w danym momencie stawiają i nam zadają pytania lub nie. Wiadomo, że na przykład teraz ten czas przed świętem zmarłych jest taki bardziej, to też mówią wszystkie osoby, które się zajmują żałobą, jest taki trudny, tak, no bo w jakiś sposób musimy, ściągają nas na te cmentarze, na groby. Ja tam jestem regularnie, w związku z tym nie robi to już na mnie, nie robi to akurat ten dzień pewnie takiego wrażenia, ale na pewno są różne sytuacje w życiu. No, myślę, że taką, wiesz, takie najtrudniejsze momenty to są albo jakieś nasze rocznice, które byśmy obchodzili, albo wspomnienia, że coś się wydarzyło. A najtrudniejsze dla mnie to są różne momenty związane z dziećmi. Ich sukcesy. Że nie ma tej osoby, która może być z nimi. I wiesz, i widzę też, że po nich, że jak są takie momenty w ich życiu, to też jest ta refleksja. Też jest ta potrzeba pojechania na cmentarz. Jest ta potrzeba podzielenia się z tą osobą, która cały czas jest. Która cały czas jest w nich. Mówisz, że często bywasz na cmentarzu. Ja przed śmiercią taty nie przepadałem za chodzeniem na cmentarz. Bez względu na porę roku. Czułem, że jest mi tam jakoś zimno. Nie czułem się tam dobrze. Natomiast po śmierci taty ta przestrzeń, no taka fizyczna, geograficzna powiedziałbym, ale jednocześnie sakralna, bardzo się dla mnie ociepliła. Bardzo lubiłem spędzać czas na cmentarzu. I tam siedziałem przy grobie taty i miałem mnóstwo no takiego dobrego czasu. Po prostu czułem się tam jakoś właśnie blisko, czułem się dobrze, czułem, że mam jakieś takie głębsze myśli, warte uwagi, warte refleksji, zastanowienia się nad nimi, że nie jestem sam właśnie. I ta przestrzeń bardzo jakoś stała się dla mnie taka bliska mojemu sercu, także potem nawet jak nie było okazji, to jeździłem na cmentarz, siadałem na rower, od mnie z domu, to jakoś jadąc na skróty, to był kwadrans i pomyślałem, no fajnie, no, po prostu, że tak można. A wcześniej było to zupełnie jakoś odległe, jeśli chodzi o święta, tak, owszem. Ale tak, żeby na co dzień, w poprzedni dzień wybrać się na cmentarz. To jest właśnie ciekawe, no bo niby, wiesz, wiemy, że tam zostaje tylko ciało. Dusza jest w niebie, czyli wszędzie. Ale coś w tym jest, w tym takim bliskości spotkania, że może to jest tak, że po prostu w ciągu dnia jesteśmy, czy tam tygodnia, miesiące jesteśmy zaganieni, a ta wizyta na cmentarzu daje nam to, że się skupiamy na tej osobie. Że to jest taki jej czas, jej poświęcony.
taki i to w jakiś sposób daje nam tą przestrzeń, to ciepło takie, które to wspomnienie, to takie, że jesteśmy poświęceni, że my poświęcamy się tej osobie i tak liczymy, że ona wtedy poświęca się nam. Ale tak jak mówiłam, ja kiedyś, ja kilka spraw na tym w drodze na cmentarz i na cmentarzu też załatwiłam. Właśnie, więc to jest ta nasza metafizyka i ta właśnie wiara z tym, co tu przyziemne. Więc to jest na pewno, i też widzę po prostu ludzi, których spotykam i te cmentarze w Warszawie, to nie są opuszczone, to nie są cmentarze, które się tylko zaświecają na wszystkich świętych i tylko widać, że tam te osoby cały czas przychodzą do tych bliskich i to ich, no, to zabrzmi pewnie może nie najlepiej, ale ten cmentarz jest bardzo żywy. Tak, to prawda, mam podobne doświadczenie. Metafizyka lubi znaki, ja na przykład bardzo lubię znicze i to takie obfite, w sensie takim, że takie tak zwane gliniaki, one się takim żywym ogniem palą i to jest nawet w najgorętsze dni zawsze ten grób tatę obstawiałem, żeby ten ogień jeszcze pokazywał, że tam jest naprawdę ciepło, no, że to jest ten faktyczny, fizyczny znak tego ciepła duchowego, tego, co odczuwałem jako właśnie taka przestrzeń bliskości, ciepła. Ale wróćmy na moment do żałoby. Co dla ciebie było w tym przeżywaniu żałoby największym wyzwaniem? Nie mówiąc już o sprawach oczywistych, czyli strata bliskiej osoby, ale jakieś może sprawy, sytuacje, które no nie pomagały ci właśnie być w tym przeżywaniu tego stanu, tego okresu, tego procesu żałoby. Wszelkie urzędy. Oj, to chyba mamy podobne doświadczenie. Znaczy, powiem, że to jest coś, co po prostu wytrąca mnie do tej pory z równowagi. Dyskusja na... zwłaszcza jak ma się dzieci i a już nie daj pan nieletnie, tak jak w moim przypadku. Wiesz, no po prostu stajesz, wydaje ci się, że sukcesem jest to, że rano wstałeś, że funkcjonujesz i cokolwiek. I potem właśnie spotykasz się z taką ścianą pod tytułem, bo nasz prawnik uznał, że to nasz bank ma takie standardy, no ale to przepisy prawa mówią co innego. Ale u nas uznajemy inaczej. I wiesz, takie cały czas, wiesz, stawanie po prostu z taką ścianą i waleniem głową w mur. Mi już ci się nie wzrasta, jak to słyszę. Tak, to muszę ci powiedzieć, że oczywiście to jest nasza wina. Powiem ci szczerze, że jak jeszcze się okazało, że w miejscu, gdzie pracuję, piętro wyżej, czy dwa piętra wyżej jest notariusz i my nie poszliśmy do tego notariusza i nie spisaliśmy czegoś, co się nazywa tak aktem, wzajemnym aktem dziedziczenia, czyli kto pierwszy z małżonków umrze, to drugi jakby dziedziczy w całości wszystkie zobowiązania, bo wiesz, wydawało mi się, a jeszcze bardziej wydawało mi się, że mój mąż, będąc prawnikiem, to on jeszcze lepiej wie, no, że ponieważ jesteśmy małżeństwem, jakby jest normalny, znaczy jeden małżonek, wspólne dzieci, wiesz, nie ma jakichś takich historii, gdzie myślisz o testamencie i myślisz, żeby w jakiś sposób tam się zabezpieczyć, cokolwiek zrobić. No to, że tak, no przecież znamy kodeks cywilny, no i wiemy, to jest proste. No, to się wydaje proste. To wcale nie jest proste. To rodzi po prostu mnóstwo problemów. Powiem ci taką sytuację z poczty. Przychodzę z najmłodszym dzieckiem na pocztę. Mamy wszyscy listy polecone. Już nie pamiętam, skąd to były listy polecone. No i mówię, że no to ja odbiorę za
nieletnie dziecko. A pani do mnie? A nie, bo pani nie ma jako pełnomocnictwa. Ja mówię, przepraszam, jak mogę... Ja nie muszę mieć pełnomocnictwa, dlatego że jestem... On nie ma zdolności do czynności prawnej, w związku z tym ja... Ale nie, nie. Pani musi mieć na poczcie jego pełnomocnictwo. Bo on może sam odebrać list na podstawie... Ja mówię, na podstawie czego? Legitymacji. No. Nie wiedziałam, że to jest taki silny dokument. Ale mówi, nie ma legitymacji, bo zgubił. A to my nie możemy pani wydać, bo pani nie ma jego pełnomocnictwa. Wiesz, nie, po prostu stoisz na tej poczcie i wydaje ci się, że nie wiem, no wszystkie, wiesz, wszystkie książki fantastyczne, które mówią, wiesz, od procesu Kawki, wiesz, przez paragraf, ileś, wiesz, że po prostu stoisz z panią i ja mówię, to co ja mam w takiej sytuacji zrobić? No, to najlepiej, jakby pani odebrała od listonosza. Ja mówię, nie wiem jak pani, ale jak do mnie przychodzi listonosz, to ja przeważnie wtedy pracuję. I wiesz, no i po prostu jest takie, wiesz, coś co, no i po prostu dyskutuj sobie. No, no nie mam pana numerka i co mi pan zrobi? Co mi pan zrobisz, tak, dokładnie. A kiedy wsparcie jest szczególnie potrzebne? Na pewno na początku. Na pewno, wiesz, to jest na pewno najtrudniejszy moment takiego, wiesz, właśnie takiego po układania sobie życia i takich ułożenia nowych rytuałów życia codziennego, bo takie mamy. Robimy pewne rzeczy o pewnych porach z pewnymi osobami, więc to myślę, że taki moment, właśnie ten moment tych wszystkich, wiesz, beznadziejnych spraw, w milionowych wizyt w Urzędzie Stanu Cywilnego po kolejny odpis dokumentu, aktu, który, wiesz, no po prostu i tak już właśnie jak siedzisz i nie masz siły i po prostu masz wrażenie, że nie załatwisz już ani jednej sprawy więcej w swoim życiu i trudno, niech się, wiesz, wszystko zawali. I właśnie wtedy bliskie osoby, które, wiesz, usiądą z tobą i trochę zastąpią ci tego małżonka, który, wiesz, z którym siadasz na co dzień i jak są pewne problemy, no to nie jesteś w nich sam. Tylko zawsze siadamy, rozmawiamy i właśnie taka osoba, która też ci powie, że jesteś dla niej ważny. Tak, nie wymyśli rozwiązania, ale po prostu jest. Tak. I że on ci pomoże w tych problemach. I czasami mam takich przyjaciół, którzy mówią, słuchaj, nie wiem jak, nie wiem co, ale wiesz, mogę cię zawieść, mogę ci coś odebrać. Jak masz jakiś problem, czy coś musisz załatwić, to powiedz, to może ja to będę mogła zrobić, tak? Czy mógł. Więc to na pewno jest takie, wiesz, takie właśnie takie wsparcie w takich prostych, w takim byciu, prostych rzeczach. W tym właśnie, że nie masz takiego poczucia, że wszystko jest na twoich barkach. Oczywiście mam, wiesz, tą dobrą sytuację, że mam dwóch dorosłych synów, ale też nie chcę ich obarczać, nie chciałabym też takiej sytuacji, żeby oni czuli się, że te wszystkie problemy, że wszystkie moje problemy są ich problemami, bo oni są w innym miejscu w życiu. O dzieciach to jeszcze porozmawiamy, bo to jest osobny temat. Dzisiaj rozmawiamy przede wszystkim o tym, czym śmierć bliskiej osoby jest, końcem czy początkiem nowego życia. Anna Śmigielska jest dzisiaj gościem Państwa i moim w Nocnych Światłach. Półmetek programu za niespełna 20 sekund. To też robimy krótką przerwę o tej porze. Jak zwykle wracamy do Państwa po piosence. A na Facebooku miejsce na Państwa refleksje, komentarze, doświadczenia. Od 4 minut mamy piątek, 1 listopada. Uroczystość Wszystkich Świętych, a ponieważ to wszyscy święci, to wszystkie te imiona, które znamy i których nie znamy, obchodzą dzisiaj imieniny. Anno, Tobie składam serdeczne życzenia wszelkiego dobra, pokoju i dojścia do wieczności i spotkania tam w świętości swojego męża i wszystkich swoich bliskich. Dziękuję. I wzajemnie. Dziękuję i Państwu też tego życzę. Dzisiaj imieniny Wszystkich Świętych. Naprawdę, wszyscy święci mają bal.
My jednak rozmawiamy o tym, jak się zmierzyć z tą ludzką rzeczywistością, która nie zawsze potrafi przyjąć to, że do świętości, oby tak było, podążamy. Pamiętamy jednak o tym też, że mamy jeszcze ten dzień jutrzejszy, już jutrzejszy kalendarzowo, czyli 2 listopada, kiedy wspominamy wszystkich wiernych zmarłych, tak zwany, potocznie mówiąc, dzień zaduszny, gdzie modlimy się za tych, którzy jeszcze są, jak wierzymy, w tej drodze, co prawda już poza ziemskim bytem, poza ziemskim żywotem, ale jeszcze w drodze do pełnej świętości, do tego, żeby widzieć Boga twarzą w twarz. A dzisiaj radujemy się świętością i też myślę taką tęsknotą za tą świętością. To jest taki dobry dzień, żeby tęsknić za świętością. Żeby za tym aromatem boskiej rzeczywistości, tym niesłychanym, o czym mówi Pismo, że to jest rzeczywistość, której żadne oko, żaden umysł, żaden filozof nie jest w stanie sobie tutaj na ziemi wyobrazić, żeby za tym naprawdę zatęsknić. Wracamy do naszego spotkania, w którym też Państwa zachęcamy do udziału, do dzielenia się swoimi myślami, komentarzami, refleksjami na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Justyna napisała: temat trudny, ale bardzo ważny. Słucham i bardzo się wzruszyłam, bo byłam przy śmierci bliskiej osoby, ale wewnątrz czuję, że ona teraz jest szczęśliwa i zawsze jest przy mnie, już nie cierpi i często z nią rozmawiam. Bardzo mi to pomaga. Napisała z kolei też do nas Anna, twoja imienniczka. Zazdroszczę pani, że miała możliwość pożegnać się z mężem. Po przeszło 2 latach od śmierci samobójczej męża, nie mogę sobie znaleźć miejsca w życiu. Takie odejście bez pożegnania nie pozwala ruszyć do przodu, znaleźć na nowo celu i siły do życia. Bardzo ciężkie przeżycie. No tak, to jest to, o czym rozmawialiśmy, że ja bardzo doceniam to, że mogłam być. I właśnie myślałam o takich osobach, które tego w swoim życiu nie doświadczyły. Nie miały tej takiej łaski, nie miały tej takiej sytuacji, żeby właśnie być z tą osobą przy niej. Ale też myślę, że no, szczególnie właśnie te śmierci samobójcze są bardzo trudne, bo to zawsze też zostaje takie poczucie winy tej osoby, która została, że może mogłaby coś zrobić, mogłaby wpłynąć. Choć oczywiście to najczęściej jest złudne i to takie nie jest proste. Ale to też właśnie choroba daje takie poczucie, właśnie masz kogo oskarżyć. Taką osobę z zewnątrz. Także to, że to nie jest twoja wina, tylko to jest czynnik zewnętrzny, na który nie masz wpływu. Oczywiście różnie też to bywa, ale tak czy inaczej to jest takie najbardziej oczywiste. No chorował, to umarł. Taka kolej rzeczy. Trochę możemy powiedzieć, że to umarł. Bo taka kolej rzeczy. Dzień dobry, wszyscy umrzemy. Taki napis na murze, o czym mówił wczoraj dr Paweł Grabowski. Rzeczywiście przypomnienie o takim fakcie oczywistym dla wielu osób wydaje się jakoś strasznie dramatycznym zetknięciem z rzeczywistością, od której wielu ludzi naprawdę chce uciec na wszelki możliwy sposób. A po prostu się nie da. No. Memento mori. Memento mori. Ale tutaj Tomasz potwierdza to, co napisała Anna. 45 lat temu zmarł mój tata, popełnił samobójstwo. Miałem wtedy 18 lat, świat mi się zawalił. Odszedłem wtedy od Pana Boga na bardzo długi czas. Kościół patrzył inaczej na taką śmierć. Miałem ogromne poczucie winy. Pomocy szukałem w alkoholu i tak wpadłem w uzależnienie. Po 24 latach dopiero sobie ze śmiercią taty poradziłem. To są, znaczy śmierć zawsze jest trudna a zwłaszcza chyba wiesz, w tym życiu, jaki jest teraz, bo raczej żyje się życiem,
nie myśli się o w ogóle trudnych chwilach, o trudnych rzeczach. Pamiętam jakiś czas temu natknęłam się na taki artykuł, że nie powinno się małych dzieci zmuszać do obcowania ze starszymi członkami rodziny, bo to jest niemiłe. I nie powinno się zmuszać małych dzieci, żeby miały kontakt ze starszymi, jak nie chcą. Bo te osoby je odstraszają. No jak nie mają kontaktu z nimi, tylko raptem kogoś widzą obcego, no to każdy obcy jest straszny, tak? Ale trochę w tym kierunku idziemy. Tak, no, że nie powinniśmy mówić, na przykład używać takiej nazwy Boże Narodzenie, bo komuś może się zrobić naprawdę przykro. Tak. Na przykład, tak, ale w ogóle, a już nie mówiąc, wiesz, o o ukrzyżowaniu. No to, oj, absolutnie. To wiadomo, że to takie jest nie bardzo na to... Niesmaczne. Niesmaczne, nie, tak. Ale Halloween jest okej. A, tak, oczywiście. Żebyśmy właśnie tak mieli dobrze ugruntowane pojęcia, prawda? I laleczki dla dzieci, które wyglądają jak trupki. I śpią w trumnach. I to jest okej. Okay. Tak, i topór wbity w głowę. Taki, tak, czy... tak, oczywiście. Natomiast prawdziwa śmierć jest niefajna. I to powinno się tak izolować. I tak nie zabierać dzieci na pogrzeby. W ogóle najlepiej do kościoła też nie, ale już na takie... No tak, bo tam są te krzyże. Aha. Tak, i oczywiście to są... Ale tak mamy, że właśnie coraz więcej jest, że należy się brać tylko z życia to, co jest fajne, rozrywkowe, a jak coś trudnego, no to do widzenia. Tak? I z każdym problemem dziękujemy, to nie mój problem, nie muszę, to idę gdziekolwiek i idę od razu od tego dalej. I pewnie to też jest jakiś powód, dla którego jest taki problem ze związkami, z małżeństwami, że każdy chce postawić na swoim, bo każdy ma rację. A jak nie, no to do widzenia, tak? I szuka się szczęścia, tej radości gdzieś dalej, tylko później się okazuje, im dłużej się szuka, im częściej się szuka i zmienia, to tak mniej jest szansy ją znaleźć, bo całość polega na tym, żeby właśnie radzić sobie w trudnych sytuacjach i wychodzić z nich razem wzmocnionych. Tadeusz zwrócił tutaj w swoim wpisie uwagę na jeszcze jedną, no, trudną rzecz. I muszę ci powiedzieć, że wiele razy stykałem się z tym, że osoby, które utraciły kogoś bliskiego, szukały pociechy w alkoholu. Alkoholu, w ogóle używkach. I to jest naprawdę niebezpieczna rzecz. Parę razy słyszałem od osób przeżywających żałobę, że one są na progu tego, żeby się po prostu zatracić w jakiś sposób. Nie wiedzą jak. Nie, znaczy, że tutaj, jeżeli coś przeskoczy, jakaś iskra w nieodpowiednim momencie, to może skierować człowieka na niewłaściwy tor. Cokolwiek by to nie było. I tak z swojego doświadczenia, czego nie powinno się robić w procesie żałoby? Być samemu. Zbyt długo być samemu i właśnie pogrążać się w tej swojej żałobie, bo oczywiście to, co rozmawialiśmy, że ważne jest, żeby pamiętać, być strażnikiem pamięci tej osoby zmarłej i pamiętać o tym, co było i gdzieś mieć tą przestrzeń na ten swój ból, na te wszystkie problemy, na tą trudność dnia codziennego bez tej drugiej osoby. Bo myślę, że to jest tym problemem, ale też właśnie starać się żyć dalej. Żyć dalej, żyć tym nie nowym, ale innym życiem. Starać się znaleźć to miejsce właśnie dla tej osoby zmarłej, żeby się w tym nie zatracić. Nie zatracić tego, że my wszyscy jesteśmy zobowiązani do dbania o siebie i do życia.
A z twojego doświadczenia, jak żałobie pomagać, by nie zaszkodzić, by nie pogorszyć stanu osoby po stracie, cierpiącej? Czego konkretnie unikać wobec takiej osoby? I może tutaj na drugi biegun przeskakując, jakiego konkretnie wsparcia potrzebuje kobieta, która staje się wcześnie owdowiała? Na pewno takiej oceny, bo to i właśnie to musisz się wziąć w garść, musisz się pozbierać, musisz coś. W ogóle słowo musisz powinno być zakazane jako przekleństwo i bluźnierstwo, bo nawet tak idąc do wiary, to Pan Bóg dał nam wolną wolę. I my możemy. I o to chodzi, żeby dać tej osobie, nie dociskać jej. Bo taki właśnie musisz coś zrobić, powoduje, że czujesz tą presję, że czujesz i odbierasz to w taki sposób, że nie dajesz rady. Że powinieneś się bardziej postarać. Mógłbyś się bardziej postarać. A to jest nieprawda. Wiesz, to co mówiłam, że wiesz, mam takie szczęście do ludzi obok i w moim bardzo bliskim otoczeniu jest fundacja Nagle Sami. To jest fundacja, która się zajmuje osobami po stracie bliskich, założonych zresztą przez Olgę Puncewicz po śmierci męża, kiedy została sama z dwójką malutkich dzieci i postanowiła właśnie tą swoją żałobę, tą swoją tragedię przekuć w coś dobrego i założyła taką fundację i tam są właśnie osoby, które się specjalizują w pomocy ludziom po stracie i to jest też takie miejsce, które zajmuje się dziećmi. To jest jedno z pierwszych miejsc, które zauważyło i zwróciło uwagę na żałobę dzieci. Tak często się mówiło, że dzieci są zbyt małe, żeby pamiętać, zbyt małe, żeby mieć żałobę, żeby rozumieć, co się stało. I te osoby nauczyły mnie tego, ale powtarzając tak w kółko, krótkie plany. Ty masz plan na jeden dzień, na dwa dni. Nie ma co robić dalekosiężnych planów. Bo życie nas nauczyło, że dalekosiężne plany nie wychodzą, a dają często poczucie przegranej, poczucie właśnie tego, że nie udało mi się go zrealizować. Nie udało ci się, bo ten plan nie był dobry. Bo właśnie trzeba myśleć o tym, żeby zjeść ciepłe posiłki, żeby się wyspać, żeby zrobić te rzeczy podstawowe, ale przede wszystkim nie nakładać sobie za dużo na głowę, że się musi coś zrobić, coś naprawić świat. Ja czasami mam taką, znaczy tworzę, obiecałam jednej osobie, że zrobię taką listę rzeczy do zrobienia, żebym mogła sobie tam skreślać, co już zrobiłam. Cały czas jestem na etapie pisania tej listy. Myślę, że to, co mam w głowie, to jest tak plan może z lipca zeszłego roku. Jeszcze są tam jakieś pozycje niezrealizowane, ale wiesz, nauczyłam się żyć bez poczucia winy. Czy wyżej na rek nie skakać? Tak. Można obejrzeć spokojnie serial w telewizji, poczytać książkę, jak naczynia są niewstawione do zmywarki, a to uczą mi moje dzieci. Ale zawalił się świat? Coś przestało funkcjonować? No to wiesz, a my często tak mamy, że tak wszystko musimy. I jej w takiej sytuacji, jak jesteśmy, to musimy udowodnić, że sobie dajemy radę. Nie, ja mówię wprost, że sobie nie daję radę. Nie cierpię tego stwierdzenia, bo ty taka dzielna jesteś.
No, bo ty wiadomo, co sobie to dasz. Dajesz sobie radę, bo ty taka dzielna jesteś. Nie jestem dzielna i nie daję sobie rady. I nikt nie ma prawa oceniać, czy ja sobie daję radę, czy nie daję rady. Jest tylko jedna osoba na świecie, która może mnie oceniać. Anna Śmigielska mówi te słowa. Państwa i mój gość tego wieczora. Rozmawiamy o śmierci bliskiej osoby. Czy końcem jest, czy początkiem nowego życia. Na Facebooku miejsce na Państwa refleksje, komentarze, myśli, wątki, pytania, jeżeli się rodzą w myślach. Tam zapraszam. Profil Radia Plus facebookowy pod pierwszym postem od góry. Śmierć bliskiej osoby jest końcem czy początkiem nowego życia. Taki jest tytuł dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, którego gościem jest Anna Śmigielska. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze, refleksje, myśli, wspomnienia. Tam zapraszam. Profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Na Facebooku. Pani Zdzisława napisała. Dzisiaj temat szczególny. Z perspektywy minionego czasu w moim życiu pamiętam, jak bolesnym i dramatycznym przeżyciem była dla mnie przedwczesna śmierć mojego taty. Jako młoda osoba z niedowierzaniem przyjąłem tę informację. Było to moje pierwsze spotkanie ze śmiercią bardzo bliskiej osoby. Emocja była to wielka. Zachwiała we mnie sens życia. Dziś nasuwa mi się refleksja, że bolesność i trudność przeżycia tak smutnego faktu jest szczególnie dramatyczna dla człowieka w młodym wieku i jest spotęgowana przez fakt nagłego i niespodziewanego zaskoczenia w zwykłej dotychczasowej codzienności, przez odejście tak bliskiej osoby, bez pożegnania. Dziękujemy Pani Zdzisławo za podzielenie się tą refleksją, tym przeżyciem. I to jest asum do tego, żeby postawić tutaj pytanie o dzieci. Jak być w zgodzie ze sobą, jak przeżywać swoją żałobę, a jednocześnie nie dokładać obciążenia dzieciom, które też przecież cierpią, też swoją żałobę przeżywają. No, oczywiście, że tak. No to jest, wiesz, to o czym rozmawialiśmy, że, że każdy ma prawo na swoje życie i na swój wiek. A im zostało coś zabrane. Zabrane w sposób dramatyczny i całkowicie nieuzasadniony. Po prostu to, że powinni jako nastolatkowie zajmować się zupełnie innymi, mieć inne problemy i mieć swoje bunty i zupełnie swój czas popełniania jakichś tam błędów, a nie zostania dorosłymi, no bo tak to wyglądało w tym momencie. Że musieli przejąć jakąś tam odpowiedzialność za siebie, żeby nie dokładać problemów, żeby było nam łatwiej, potem mi łatwiej. Więc to jest bardzo trudne. Natomiast wiesz, no myślę, że no, najważniejsza jest szczerość. Szczerość, przestrzeń na rozmowę, a oczywiście to też nie jest łatwe. To nie jest łatwe. Ja nie do końca potrafię z nimi rozmawiać. A zadajesz sobie pytanie, jak zastąpić dzieciom brakującego ojca? Nie zastąpić dzieciom. Masz jakiś sposób na to? Ale nie ma takiego sposobu. Po prostu nie ma. Nie... To jest tak, że ja tyle, że rozmawiam, mówię do nich za dwoje. Myślę, że to bardziej oni zastępują sobie ojca. To oni są w tym miejscu. Też tak w takim znaczeniu, że sami przed sobą. Że sami do siebie mówią tym drugim głosem. I mają podwójną krytykę, nie tylko sami krytykują siebie, ale też krytykują siebie, patrzą na siebie z krytycznym okiem ojca, co on by powiedział. I to jest o wiele trudniejsze, bo to daje taką, wiesz, taką podwójną odpowiedzialność.
Więc to jest, oczywiście, że to jest, to są trudne rzeczy, ale no, mam nadzieję, że one są gdzieś tam do wypracowania. Wiesz, ja miałam taką, jakiś czas temu byłam w szkole na warsztatach, postanowiłam być matką roku, w końcu się pojawić w szkole, bo dawno mnie tam nie widzieli. I tam słucham, rodzice przyszli z nastolatków i rozmawiają o swoich problemach, że dzieci z nimi nie chcą rozmawiać, że dzieci nie mają relacji w rodzeństwie, pomiędzy rodzeństwem, że traktują rodzica jak wroga i tak dalej, i tak dalej. Ja tak sobie słucham, tak siedzę tam, słucham i mówię tak, matko, co ja tu robię? Ja nie mam takich problemów w domu. Ja nie mam problemów w domu z dziećmi. Ja mam dzieci idealne. I to nie jest żadna przenośna. Znaczy, no dobrze, nie zbierają, nie przynoszą kubków z biurka i nie wynoszą śmieci, jak im powiem. No parę wad mają, to prawda, ale to właśnie tak naprawdę nie są... Oczywiście tu się mówię w ten sposób prześmiewczy, ale to, w jakim miejscu jesteśmy i to, jak wygląda nasze życie i to, że czasami mówię, że jak będę chciała, żeby mieszkać bez nich, to ja będę pierwszą osobą, która się stamtąd wyprowadzi, żeby taki status utrzymać, to jest niestety okupione strasznymi przeżyciami. To i straszną traumą, to co nas spotkało przez te 4 lata choroby męża, przez tą śmierć, to dzięki, tak mówiąc w cudzysłowie, znaczy, ale to jest efekt tego, w jakim jesteśmy teraz, konsekwencją tego jest to, w jakim jesteśmy teraz miejscu. I oczywiście, że ja cały czas mam gdzieś w głowie, w tył głowy, że ten bunt nastolatka, którego oni nie mogli mieć, bo nie było na to przestrzeni, gdzieś będzie musiał w którymś momencie życia ich zafunkcjonować. I dlatego też się staram nie obarczać ich zbyt wieloma problemami, chyba że już w ogóle nie daję rady. I to już mam ze ścianą i wtedy też tego nie ukrywam. To ja się z nim dzielę i mówię tak, mówię, chłopaki, już po prostu nie dam rady, bo ja też mam pewną odporność na stres, na ileś różnych sytuacji. Ale to ich musiało po prostu do tego miejsca... Te bardzo trudne doświadczenia, ta więź, którą mają między sobą, to jest efekt tej drogi, którą przeszli. Mimo wsparcia od dzieci, mierzysz się czasami z lękiem? Co dalej, jak sobie poradzę z życiem? Nie, dlatego, że ja myślę tylko, o której jutro wstanę i kto wyjdzie z psem rano. I dlatego nie mam takich lęków. Już nie myślę tak daleko, bo tego bym nie wytrzymała. Czyli rozumiem, że jesteś wolna od takich myśli, o których niejednokrotnie słyszałem od osób w żałobie, że nie spotka mnie już nic dobrego w życiu, już na pewno nieszczęście czy radość życia, wszystko skończone. Radość... To jest szczęście, to jest rzecz, którą dajemy sami sobie. I jak ja jutro wyjdę i będzie padał deszcz, to powiem, że szczęście, że nie wieje. I że mam, założyłam kurtkę. To trzeba sobie samemu dać szansę być szczęśliwym. I doceniać te rzeczy, które się ma. Nawet jak nie są to, są to te rzeczy, o których się myślało kiedyś, czy myślało się wcześniej. Gdzie znalazłaś pocieszenie i nadzieję? No, poza najważniejszym miejscem. To myślę, że
w rodzinie i w bliskich. To faktycznie ewenement, bo w tej chwili coraz częściej mówi się o tym, że rodzina jest środowiskiem opresyjnym i właściwie nie ma sensu jej tworzyć, a związek partnerski to jest coś takiego, co można szybko i łatwo rozwiązać i to już tego się nawet rodziną nie nazywa. A tutaj to, co mówisz, idzie w poprzek obecnym trendom. Wczoraj powiedział mój syn, mówi, wiesz co, mama? Ty to jesteś taka wyjątkowa mama. Bo ty jesteś taka tradycyjna. Bo masz dzieci i rodzinę i w ogóle. I taka nowoczesna, bo masz psiecko. Bo mamy takie małe szczęście. Psiecko. Ale oczywiście to jest... ale to pokazuje właśnie te dwa trendy. No, psiecko jest fajne, ale herbaty nie przyniesie, nie pojedzie po zakupy, nie ugotuje obiadu i nie będzie tym wsparciem, który ci powie, matka, weź ty, daj spokój. Tak. Jest sens otaczać się ludźmi tylko po to, żeby byli, znaczy, żeby był ktokolwiek, czy jednak ważne, żeby to był ktoś naprawdę bliski, żeby to był ktoś, przy kim czujesz się bezpiecznie, jakoś w szczególny sposób. Wiesz, tak jak teraz słucham, czytam różnych terapeutów, to najważniejsze jest to, żeby być samym ze sobą. Żeby nie potrzebować drugiej osoby jako koła ratunkowego. Tylko potrafić się utrzymywać na powierzchni samemu, a ta druga osoba jest potrzebna do tego, żeby budować coś więcej. I wtedy wiesz, że do budowania potrzebna ci jest osoba, która będzie chciała z tobą budować w tym samym kierunku, tą samą metodą, i w taki sam sposób, a nie ktoś przypadkowy, bo takie uwieszenie się na zasadzie kogokolwiek, to myślę, że to raczej nie w żadną dobrą, nic dobrego, trwałego nie zbuduje. Ale posiadanie takiej osoby, która chce z tobą budować, i to jest niezależnie, to wcale nie musi być partner, partnerka. To może być przyjaciel, przyjaciółka, ktoś, kto chce cię wspierać i być z tobą. I myślę, że to jest często taki problem, że szukamy kogoś na siłę, żeby nie być samemu. Ja nawet nie mam... Ktoś jakiś czas temu mi powiedział, przecież mówi, nie możesz być tak do końca życia sama. Ja mówię, ale ja nie jestem sam. Bo ktoś mówi tak, wiesz, no ja też jestem singlem. Ja mówię, ale ja nie jestem singlem. Sorry, ale w moim życiu o wszystko można powiedzieć o mnie, ale nie to, że ja jestem w jakikolwiek sposób samotna. Czasami bym chciała, żeby mi wszyscy dali trochę przestrzeni i spokoju. Ale no bo mam rodzinę. Bo mam rodzinę, która jest dla mnie tym wsparciem i która ze mną buduje te mosty wszelkie. No właśnie, mam coraz większe poczucie, że rozmawianie o rodzinie w takiej sytuacji, konkretnie w odniesieniu do śmierci, to jest coś takiego jak, mówię o takiej szerszych tendencjach społecznych, czy obyczajowych wręcz, że to jest taka sytuacja, w której okazuje się, że wierzący są tylko wtedy, kiedy nagle znajdą się na pokładzie spadającego samolotu albo w okopach przed atakiem na pozycję wroga. Wiesz? Bo wcześniej to w ogóle nikt o takich rzeczach nie myśli. Rodzina? A tam rodzina. No, trzeba się realizować, nie? Pan Bóg? Po co Pan Bóg, nie? No, to wiesz, też jak mówisz o Bogu, to powiem szczerze, że ja sobie nie wyobrażam, jakbym miała przejść bez wiary. Jakbym miała przejść przez to wszystko bez takiej wiary, to co rozmawialiśmy na początku, że Panie Boże, jeżeli uważasz, że to jest ten właściwy moment dla Niego, to Go zabierz.
bo pewnie jest to dla niego. I to wiesz, i to było coś, co mi dało tak niewiarygodną siłę i spokój na ten pierwszy czas, ten najtrudniejszy. Że pamiętam, rozmawiałam z księdzem, który odprawiał mszę pogrzebową. No i on właśnie mówi, że no tak jest, no, że tak mu jest przykro i w ogóle. I ja mówię, ale wie ksiądz, to jest tak, że za Wojtka było odprawionych wcześniej, no dzień wcześniej bardzo dużo mszy. Miałam takie dwa momenty, kiedy miałam takie poczucie, taką miałam wewnętrzną potrzebę poproszenia o modlitwę. Jedna to były jego urodziny. Kiedy zaczęło się robić już, był ten kryzys taki przełomowy i przyjechałam z, i tak usiadłam i mówię, że właśnie to tak do wszystkich znajomych napisałam, żeby trzymać za niego, że są urodziny, że są jego dzisiaj urodziny, żeby trzymać za niego kciuki, można też na różańcu. I też poprosiłam znajomych księży, wielu księży mi odpisało, że odprawi mszę. A też mam takich znajomych, którym wiem, że jak daje sygnał, że jest potrzeba na kolana, to mają dużą moc sprawczą. A drugi był taki moment właśnie dzień przed tym, jak zmarł, tym bardziej to była niedziela. I dokładnie poprosiłam księży o modlitwę i wiem, że wiele mszy zostało w jego intencji odprawionych. I w związku z tym, jak on zmarł, to miałam tak niewiarygodne poczucie spokoju, że to było najlepsze, co go mogło spotkać w tym momencie, że właśnie wtedy nie miałam grama takiego, wiesz, winy do kogokolwiek. Zostańmy z tymi słowami na chwilkę. Tutaj nic dodać, nic ująć. Rozmawiamy o śmierci bliskiej osoby. Czy końcem jest, czy początkiem nowego życia. Anna Śmigielska dzisiaj jest gościem Państwa i moim w Nocnych Światłach. Za chwilkę po piosence spotkamy się na ostatnie minuty tego spotkania. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze chciałby dodać swój komentarz, to zapraszam. Za 12 minut minie pierwsza. Niespełna kwadrans tam pozostał do końca tego wydania Nocnych Świateł. Już dzisiaj w dniu uroczystości Wszystkich Świętych rozmawiamy o śmierci bliskiej osoby, czy jest końcem, czy początkiem nowego życia, a gościem Państwa i moim tego wieczora jest Anna Śmigielska. Też mam dla Państwa jeszcze te paręnaście minut i forum wymiany myśli otwarte jeszcze do pierwszej. Jeżeli ktoś chce podzielić się swoimi myślami, przeżyciami, refleksjami, to zapraszam na Facebook pod pierwszy post od góry. Andrzej napisał: jutro minie 3 miesiące od śmierci żony. Byliśmy razem 45 lat. Ból po stracie ogromny. Dziękuję, że Państwo mówicie, jak przeżyć ten trudny czas żałoby. Panie Andrzeju, pokoju serca życzymy. Ola napisała: nie mogłam być przy mężu, nie mogłam go trzymać za rękę, nie mogłam powiedzieć, że był dla mnie najpiękniejszy darem, jaki dostałam. Umarł na COVID w szpitalu. Zawsze jest przy mnie. I zawsze można mu to powiedzieć. Ano. Właśnie, to jest, myślę, to, co jest dla osób wierzących, że życie nie kończy się wraz ze śmiercią, bardzo istotne, że mamy pełne poczucie obecności, co swoim majestatem i nauką potwierdza Kościół, dając tam to dzisiejsze święto, tę uroczystość, że są ludzie, którzy już weszli tam, gdzie i my zdążamy, obyśmy tam byli rzeczywiście w tej świętości. Bo to jest, podkreślam to po raz kolejny tego wieczora, to jest, ja myślę, ta uroczystość, kiedy warto zatęsknić za świętością, za tą rzeczywistością, która oby nam była dana. Do której zmierzamy i chcielibyśmy się tam znaleźć obok tych naszych bliskich. I w tej przestrzeni, o której w ogóle nie wyobrażamy sobie, jak będzie dobra. I myślę, że to jest też takie ważne w tej naszej żałobie, żeby pamiętać o tym, że ci nasi bliscy
są już, tak jak czasami kolokwialnie się mówi, w tym lepszym świecie. Ale ja ich tam nie zwalniam, że tam są, ale właśnie po to, żeby na nas tutaj zerkać i tych skrzydeł nam dodawać i czuwać nad nami. I żebyśmy my też pamiętali o nich, że mamy tych świętych. Trzeba ich czasami angażować, no, żeby nie czuli się tacy porzuceni. Ci wielcy święci kanonizowani już przez Kościół, wielu z nich miało jakąś chyba wizję tej rzeczywistości nadprzyrodzonej, albo po prostu widzieli więcej od nas, albo mieli takie światło, bo w niektórych pismach, czy świętej Faustyny, czy świętej Tereski, od Dziesiątka Jezus, no możemy znaleźć ewidentne teksty, które mówią o tym, że tam dopiero będą mieli dużo roboty, że będą pomagać tutaj nam na ziemi. Chociaż pewnie tam w obliczu Boga to jest zupełnie innego rodzaju praca. Tam nie sądzę, żeby to się wiązało z jakimś potem spływającym z czoła, bo to wszystko z mocy Boga będzie się odbywać. Być może to jest po prostu, polegać będzie na adoracji, na wspólnocie, na byciu blisko Boga, który tak naprawdę będzie czytał z serca i robił. Ja to oczywiście gadam jakieś rzeczy, z których być może aniołowie w tej chwili przewracają się ze śmiechu, bo któż wie z nas, jak ta rzeczywistość wygląda? Nikt. Ale jakoś tam sobie wyobrażać można. Ale to może właśnie jest to ich zadanie, żeby nam dawać tą nitkę nawrócenia i tej drogi do świętości. Że przez to, że podadzą nam to skrzydełko, tą pomocną dłoń, a przede wszystkim to, że my chcemy i patrzymy w ich kierunku i chcemy do nich podążać i właśnie prosić ich o wstawiennictwo. To jest właśnie ta ich ciężka praca, żeby nad nami tutaj czuwać i dawać te znaki i przede wszystkim dawać tą łaskę otwartych oczu. Otwartych oczu na wszystko, co się dzieje dobrego. Bo czasami właśnie mamy taką tendencję, żeby w tragediach, w problemach, w chorobach patrzeć tylko na to, co jest złe, a właśnie czasami tam idzie bardzo dużo dobra w tym wszystkim. Że człowiek, tu, gdzie występuje choroba bliskiego, przestaje w ogóle zwracać uwagi na rzeczy, które są nieistotne, a zaczyna doceniać wspólne spacery, wspólny czas, wspólne posiłki, to, co mamy, miliony ludzi mają na co dzień i w ogóle tego nie widzą, a wprost przeciwnie, zamiast wspólnego czasu wybierają telefon, telewizor, po co jeść razem, przy jednym stole, to takie niemodne. A po co stół w ogóle? Jeszcze. Tak. U mnie stół zajmuje pół mieszkania, bo tam... No właśnie dlatego, że zajmuje tyle miejsca, to po co stół? No. Ale nie, to wprost, że nie przy w ogóle sobie... No, oczywiście nie... biorę, proszę wziąć to w cudzysłów wielki. Ale ale tak często jest, że każdy z domowników znika z talerzem w swoim pokoju, w swoim kącie i nie ma, i wiem też po kolegach, koleżankach dzieci, które przychodzą i się dziwią, że my przychodzą i razem siadamy przy stole i to jest zupełnie naturalne. No. To innej możliwości nie ma. Dla każdego jest miejsce przy stole, nie tylko w Wigilii. Ewelina napisała: gdy mój tata odszedł, to zdecydowanie powiedziałabym wtedy, że to koniec. Bo myślałam o stracie, ten ból był okropny. Teraz wiem, że to, co dla mnie było końcem, dla niego stało się początkiem życia wiecznego, ale myślę też, że tata dalej jest przy mnie czy mamie. Człowiek jest tak skonstruowany, że musi czuć czy widzieć kogoś, bo wtedy zaczyna tęsknić i cierpi. Wierzę jednak, że Pan Bóg da mi łaskę spotkania się z tatą i wtedy już nic nas nie rozdzieli, bo śmierci już nie będzie. Tego spotkania oczekuję, więc może nasze wspólne życie dopiero się zacznie. Ufam i czekam. Postscriptum, wszystkiego najlepszego dla nas wszystkich z okazji imienin. Dziękujemy pani Ewelino i podobnie życzymy i pani, jeszcze raz wszystkim słuchaczom, świętości.
chyba to najlepsze życzenie na ten dzień. No to przejdźmy do tytułu dzisiejszego wydania, skoro już Ewelina o tym napisała. No bo jednak, co by nie mówić, jest to pewien koniec. Koniec życia tego ziemskiego, bliskiej osoby. Z tego, co mówisz, to jest strata, ale i nie jest. Bo jest to również ubogacenie życiem tej osoby. Jest to ubogaceniem również tego doświadczenia, które wiąże się z jej odchodzeniem. Ale co by nie mówić, również początek życia bez niej. I jak się z tym zmierzyć? Wiesz, to jeszcze najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, że mamy taką tendencję do pamiętania tylko dobrych chwil. W związku z tym ta osoba, tej osoby tym bardziej wtedy zaczyna brakować, no bo nam, wiesz, nam się pamiętamy te najlepsze chwile, te same dobre. I ja nie czuję się w takim momencie, żeby mówić o tym, jak to zrobić najlepiej i jak żyć, ponieważ ja jestem cały czas w tym procesie. W tym procesie, który mi towarzyszy. Być może będzie mi towarzyszył zawsze i tego też nie wykluczam. I ważne tylko, żeby to, o czym rozmawialiśmy, żeby się nie pogubić w tej swojej żałobie, nie pogubić się w tym życiu w żaden sposób, tylko starać się żyć najlepiej. Najlepiej jak można i dla siebie, i dla tej osoby, i dla wszystkich bliskich, żeby nie zmarnować tej szansy, którą się dostało. W tym życiu spotykając na swojej drodze takiej osoby, której nam brak. No z tego wszystkiego, co mówisz tego wieczora, to wynika, że ta pamięć twojego męża jest dla ciebie tak cenna, że po prostu z nim żyjesz nadal. Ale co powiedzieć? Co byś chciała powiedzieć komuś, kto powie, ja tego nie rozumiem, ja tego tak nie czuję. Dla mnie odejście bliskiej osoby jest bolesnym brzemieniem. Ma każdy do tego prawo. Tylko trzeba szukać, też myśleć o tej, nie można też obciążać, tak sobie w tej chwili myślę, że nie można też obciążać tej osoby, która odeszła, taką odpowiedzialnością, że ona odeszła i zabrała też im życie tej osoby, która została, że skończyła dla niej. Wiesz, to kiedyś powiedział taki ksiądz, który pracuje w hospicjum dla dzieci, że bardzo często jest takim problemem. I o tym pamiętałam też właśnie w momencie śmierci mojego męża, że dzieci termalnie chore nie mogą umrzeć, bo nie chcą zrobić problemu, bo wiedzą, że to będzie wielki ból dla rodziców i to cierpienie swoje przed tym przedłużają, bo że jest potrzeba, że bo nie chcą po prostu, żeby ci rodzice cierpieli, a przecież cierpią równie mocno, patrząc, jak to dziecko ich cierpi, żyjąc ciężko chore. Więc i że trzeba wtedy pozwolić odejść. To jest najwyższy stopień miłości do drugiego człowieka. To nie jest cierpienie, tylko to jest dobro. To jest czynienie dobra. To jest i za życia, i po śmierci, że jak kogoś bardzo kochamy, to chcemy, żeby tej osobie było lepiej, a nie żeby cierpiała. Michał napisał do nas: jak przychodzi temat śmierci, powraca do mnie rozmowa z moim kolegą z pracy, który był już przy śmierci obojga swoich rodziców, a ja jeszcze nie. I usłyszałem: co ty możesz powiedzieć o umieraniu, jeśli nie byłeś świadkiem i nie wiesz, jak to jest? I dodając, świadczył o tym, jak rodzice walczyli o jeszcze nawet minutę życia. Przyjąłem tę rzecz. Często to do mnie wracały te myśli i dotarło, że po prostu odpychamy myśli o śmierci i zostawiamy wszystko na koniec. I wiem, że zabrzmi to górnolotnie. Trzeba nam spoglądać w górę, gdzie czeka nas życie wieczne. Absolutnie z całą pokorą odnoszę się do chwil, w których przychodzi mierzyć się ze śmiercią bliskich, dzieci, małżonka, żony, bo to bardzo trudne i traumatyczne. Pozdrawiam panią Annę.
Dziękuję serdecznie. Panie Michale, dziękujemy. Magdalena też pisze. W tę piękną noc wszystkich świętych serdecznie przytulam wszystkie osoby, zwłaszcza tych, którzy niedawno stracili kogoś bliskiego, albo mimo upływu czasu nadal bardzo cierpią. W minione wakacje odeszła moja babcia, która w zasadzie mnie wychowywała. W czerwcu, gdy byłam w Polsce, dane nam było spotkać się, poznała prawnuczka, zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie. Nie wiedziałam, że to jest pożegnanie. Kilka tygodni później odeszła do Pana. Ale podobnie jak Pani Anna, miałam w tym duży spokój i bardzo takiego spokoju nam wszystkim mierzącym się ze stratami życzę. Dziękujemy, dziękujemy. Jeszcze raz dziękujemy, Magdaleno. Nie mogę Ci nie zadać takiego pytania, a właściwie zapytać o pytania, które się rodziły w Tobie wobec sytuacji pożegnania się tutaj z ziemskim bytem Twojego męża i przejściem do tej rzeczywistości duchowej. Pytania o sens ludzkiego życia, o sens cierpienia, sens umierania, sens bólu. Czy przyszło do Ciebie coś takiego, co było dla Ciebie jakimś pogłębieniem rozumienia którejkolwiek z tych sfer? Nie. Do tej pory mam, wiesz, często tak, że dlaczego on musiał umrzeć? Dlaczego już teraz był tak potrzebny tam na górze Panu Bogu, że dlaczego to nie mogło się potoczyć inaczej, że i też nawet patrząc na moje dzieci, dlaczego, czym one sobie na to zasłużyły, żeby odebrać im ojca, tak wspaniałego ojca. Czyli kłócisz się z Panem Bogiem trochę. Ja tak takie zadaję mu pytanie, że ja wszystko rozumiem, ale tak oczywiście, że się z nim kłócę notorycznie. Znaczy nie tyle właśnie, co mówię mu, że no w jakiś sposób tego nie rozumiem, bo znaczy może inaczej, ale po prostu zadaję... Znaczy, tak dywaguję, że mogłyby być inne rozwiązania, to się dopuszczam, że mogłyby zaistnieć. Wiesz, mój mąż jak zaczynał chorować, to dostał taką diagnozę, że ma najlepszy nowotwór, który się najlepiej leczy i w ogóle jest szczęściarzem. Tylko, ty wiesz, ma taka była gwiazdka przy tym. I malutkie literki, tak? Miał lekoodpornego. I każda terapia, która była nadzieją i każda kolejna, która nie, no to w ogóle rewelacyjne rokowania, do momentu, kiedy się nie okazało, że 80% to są trzy osoby. I że czy tam pięć osób, czy generalnie, że wiesz, że te mamy, że 80, wiesz, te wielkie cyfry, generalnie medycyna to jest statystyka. I wiesz, i to jest tak, że właśnie te plany i wiesz, i to wszystko, że tak się do tego przywiązujemy, że gdzieś tam wybiegamy, nie mamy na to wpływu, no. Mamy to życie, jest nasze, jest piękne, cudowne, jest w nim dużo pięknych chwil, ale niestety bardzo musimy się pogodzić z tym, że ten plan może być inny. I oczywiście jest to bardzo trudne i też odniosę się do tego komentarza, że to walczenie o każdą minutę swojego życia, ta próba przedłużenia o każdą minutę swojego życia, to jest coś, że te osoby chcą dla nas też żyć. A ten nowy początek, który w tytule jest i który przewija się przez naszą rozmowę co pewien czas, gdy się już do niego dojdzie, tak jak ty, to co on w twoim życiu konkretnie oznacza? Konkretnie, żeby właśnie żyć lepiej. Żyć lepiej, pozwalać bardziej kochać też siebie. Żeby patrzeć na siebie łaskawszym okiem i realizować te marzenia, które mamy tu i dzisiaj, oczywiście nie za wszelką cenę
i nie wszystkimi sposobami, ale cieszyć się życiem i szukać tych dobrych momentów tego dnia codziennego. Teresa napisała do nas: mój mąż zmarł przy mnie, szliśmy razem i nagle upadł. Był wspaniałym człowiekiem, miał tylko 47 lat. Mam dwóch dorosłych synów, którzy bardzo to przeżyli. Jeden z nich nie lubi chodzić na cmentarz. Jak pytam, dlaczego, to mówi, że krzyczeć mu się chce, dlaczego tak się stało. Drugi z kolei, jak wraca z zawodów, bo jest sportowcem, to czasami nawet w nocy o 23, o północy potrafi pójść do taty na cmentarz, pochwalić się swoimi sukcesami, a czasem porażkami. Każdy jest inny i przeżywa śmierć bliskich inaczej. Nie ma dnia, żebyśmy o nim nie rozmawiali, choć minęło już 7 lat. Tęsknimy, kochamy, pamiętamy. Dziękujemy za pozdrowienia, pani Tereso. Pozdrawiamy i panią, i wszystkich słuchaczy. I powoli będziemy kończyć dzisiejsze spotkanie. Mam jeszcze taką myśl, która gdzieś tam kołacze mi się po głowie, bo kiedyś usłyszałem takie zdanie, że dobrze przeżyta żałoba to taka, która nas nie wciągnie do grobu. Tylko doda nam skrzydła tego anioła, który nas ciągnie do góry. Czyli widzę, że się zgadzasz z tym. No i dobrze. Też mam podobne odczucie. A na koniec chciałbym przeczytać to, co przypomniała tutaj jedna ze słuchaczek. Tylko muszę to znaleźć, żeby zacytować konkretnie słowo w słowo, ale jakoś mi to umyka i nie wiem, dlaczego to zniknęło. A już, wdzięczna napisała. Cytuję tutaj słowa księdza Pawlukiewicza i mam takie szczęście, że słyszałem te słowa w wersji live, bo one padły podczas tego programu, który prowadziliśmy wspólnie z księdzem Piotrem, katechizm poręczny, tego wieczora, kiedy dzień później prowadziliśmy ten program po katastrofie smoleńskiej. Dzień po katastrofie, to było 11 kwietnia 2010 roku. Ksiądz Piotr powiedział wtedy: to nie jest tak, że oni umarli, a my żyjemy, to oni żyją, a my umieramy. Dokładnie tak. Nasz ulubiony katecheta, ksiądz Pawlukiewicz. Pomódlmy się za dusze zmarłych, za twojego męża, za księdza Piotra, za mojego tatę, mamę, za tych naszych bliskich, którzy odeszli, za tych wszystkich bliskich słuchaczy, którzy już z nami nie są, i za wszystkich bliskich osób nas słuchających. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Światłość wiekuista, niechaj im świeci na wieki wieków. Amen. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niechaj odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Amen. Tego wieczora Wigilia, a później już w pierwszej godzinie uroczystości Wszystkich Świętych rozmawialiśmy o śmierci bliskiej osoby. Czy końcem jest, czy też początkiem nowego życia. Państwa i moim gościem przez te minione 2 godziny z lekkim okładem była Anna Śmigielska, wdowa i matka trojga dzieci. Dziękuję ci serdecznie za to, że byłaś tego wieczora z nami, za wszystko, czym się podzieliłaś z twojego serca. Dziękuję również i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję państwu, dziękuję za wspólnie spędzony czas, za te minione 2 godziny, za wszystko, czym państwo się podzieliliście na Facebooku. Przepraszam, jeżeli nie przeczytałem czegoś, bo zabrakło czasu, a nie chciałem przedłużać, chociaż powiem, że był taki pomysł, aby jeszcze spotkać się 1 listopada w dodatkowym wydaniu Nocnych Świateł, ale z różnych przyczyn do tego nie doszło. Tak więc przypominam, że Nocne Światło od poniedziałku do czwartku spotykamy się w te wieczory, w tygodniu 4 i tak będzie po tym świątecznym weekendzie również. Na częstotliwościach lokalnych Radio Plus w całym kraju można nas słuchać przez radio, na całym świecie, przez internet, ze strony radioplus.pl.
1795 wydanie Nocne Światło dobiegło końca. Spotkamy się 4 listopada, w poniedziałek już, i tym razem w cyklu Echa Historii rozmawiać będzie o tym, czy muzyka zagłuszy głos sumienia, czyli o największej masowej egzekucji w niemieckich obozach koncentracyjnych, a to w dniu 85. pierwszej rocznicy, krwawej rocznicy akcji Enterfest. Gościem w poniedziałkowym wydaniu będzie Mariusz Nowik, historyk, dziennikarz, publicysta, reportażysta, autor książki Krwawe dożynki 1943. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.